Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem uprawnionym do badań myśliwych i badań na broń. I dzisiaj przyszli do mnie dwaj przedstawiciele Kółka Łowieckiego z Wrocławia. Znam tych ludzi jeszcze z jakichś wcześniejszych czasów, kiedy pracowałem z wojskiem, a w zasadzie i w wojsku i z wojskiem. I poruszyliśmy temat zbliżającej się nowelizacji ustawy Yy, prawo łowieckie, która nakłada na Ciebie, jako myśliwego, obowiązek yy, uzupełnienia badań lekarskich i badań psychologicznych. I jeden z tych Panów zwrócił mi uwagę na bardzo ważną rzecz, a mianowicie, ponieważ yy, ustawa wchodzi w życie, a z nią obowiązek badań od 1 kwietnia 2023, nie rób tych badań. Lekarskich, psychologicznych zbyt wcześnie. Z prostego powodu te badania są ważne tylko 3 miesiące, prawda? Czyli wynika z tego, że najlogiczniejszym byłby tutaj okres luty, marzec 2023. Zrobisz teraz, pójdziesz, nagle się okaże, że mogą się tam do czegoś przyczepić, że. Potrzebne ci te badania będą dopiero w kwietniu 2023 roku, zrobisz teraz. No i trzy miesiące powiedzmy jest październik, listopad, grudzień i może tych paru miesięcy czy paru dni zabraknąć, a z tym się wiążą dodatkowe koszty. Także dogadaliśmy yy, się odnośnie jak te badania będą przeprowadzane. A mianowicie w mojej firmie yy, będzie psycholog, będzie psychiatra, będzie okulista, będę ja jako lekarz uprawniony i na hasło związane z nazwą tego koła łowieckiego po prostu ci panowie będą przychodzić yy, trochę grupowo, mogą indywidualnie i mam nadzieję, że te 50 pary osób jakoś tam badania przejdzie. Także na tym kończę. Zapamiętaj jeszcze raz 3 miesiące ważności badań lekarskich, 3 miesiące psychologicznych, nie może być inaczej. I jeżeli masz coś do powiedzenia w tym temacie, skomentuj to wideo poniżej. I do zobaczenia wkrótce.